Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kolejny Zajdel, a konkretnie to kolejna z nominacji do Nagrody Fandomu Polskiego imienia Janusza Zajdla w 2022 roku, czyli za rok 2021. Kolejna, bo dwie recenzje, to znaczy Płomienia i Gnozy, możecie oglądać tutaj na kanale, a dzisiaj w formie podcastowej o trzeciej z nominowanych książek. No właśnie, i pierwsza taka sprawa, pierwsza, która od razu przychodzi na myśl, o której trzeba zaraz na samym początku powiedzieć. Słuchajcie, żebyście nie zrobili tego błędu, który ja zrobiłem. Ta książka to jest druga część. Druga część cyklu. Ja niestety pierwszej nie czytałem. Nie wiem, gdzieś umknęła mi ta informacja, że jest jakaś pierwsza część. Mówię to z ręką na sercu. Tak było. Dlatego, czy da się przeczytać Dolinę Niesamowitości bez znajomości pierwszej części? Tak, oczywiście da się. Czy można się na tym wtedy dobrze bawić? No, chyba tak. Nie wiem. Dlatego, że ja miałem przez całą praktycznie lekturę takie wrażenie, że coś mi umyka. Bohaterowie się znają, bohaterowie o czymś wiedzą, bohaterowie rozmawiają o rzeczach, które ja chyba powinienem wiedzieć, a z jakichś przyczyn nie wiem, nie mam pojęcia, więc dlaczego tak się dzieje? No i dopiero po lekturze, jak zacząłem szukać sobie tutaj różnych informacji, okazało się, że tak, rzeczywiście, dobrze czułem, jest część pierwsza. Część pierwsza nosi tytuł Błąd warunkowania. Dlatego ja nie uznaję za błąd tego, co mi się wydawało w pewnym momencie błędem, jakby tutaj mam rączki, tutaj nie będę oceny z tego tytułu obniżał. Was tylko lojalnie ostrzegam, to jest część druga. No dobrze, jaki to jest gatunek? Science fiction oczywiście, no to rzecz wiadoma, ale co poza tym? To jest ten rodzaj fantastyki naukowej, chociaż to się też zazębia niekoniecznie z fantastyką, tutaj jest jakąś sensacją, która traktuje o żołnierzach, a w tym przypadku akurat o członkach służb specjalnych, tak? Czyli oni tutaj w czasie pokoju działają przeciwko terrorystom, przeciwko jakiejś przestępczości zorganizowanej, no a science fiction, no, z jednej strony przyszłość, z drugiej strony są mutantami. To są ludzie, których geny zmieszano z genami kotów po to, żeby byli dużo bardziej sprawni, nie wiem, lepiej czuli, znaczy wyczuwali, bardziej byli w stanie wyczuć na przykład zmiany nastrojów i tym podobne rzeczy, ale też węch oczywiście poprawiony, tak? Więc tacy żołnierze przyszłości, można by było powiedzieć. I oni oczywiście są tutaj w dużej mierze głównymi bohaterami. Koty, tak zwane koty. No i właśnie, i tutaj będzie taka dygresja z mojej strony, ale mam nadzieję, że ciekawa i mam nadzieję, że w temacie w ogóle takiej literatury, na temat literatury męskiej, literatury kobiecej. Nawet ostatnio widziałem na Instagramie Ballady Bezludne wrzucała jakąś opinię z Lubimy Czytać, jak to jakiś tam użytkownik się użalał, że Wojny Makowe to jest, widać, że baba napisała, bo to męska literatura, męska przestrzeń, a to po prostu nie da się czytać, bo to od razu kobieta napisała. Słuchajcie, no, męska literatura kobieca, robiłem o tym odcinek, zachęcam do obejrzenia go, bo to jest, uważam, jeden z fajniejszych odcinków tutaj na kanale. Czy jest w ogóle coś takiego? Choćbyśmy się zapierali rękoma i nogami, to tak jak ja sobie to definiuję, to tak, to jak najbardziej. Literatura męska, literatura kobieca to jest literatura, tutaj uwaga, brzydkie słowo, targetowana przez pisarza i wydawców, czyli programowana, można powiedzieć, pod czytelnika, kobietę bądź pod mężczyznę. I możemy udawać, że tak nie jest, ale tak jest. Niestety, tak postępuje pisarz i tak postępuje, nie każdy oczywiście, ale spora część. I tak postępują wydawcy przede wszystkim, ludzie zajmujący się później reklamą. Tak? Przyjmuje się na podstawie badań, że są gatunki, po które częściej sięgają kobiety i takie, po które częściej sięgają mężczyźni.
I są takie gatunki, a jest cały szereg oczywiście takich, które czytają wszyscy i tutaj nie ma problemu. No ale historie, to nie chodzi o historie wojenne, tak jak tamten człowiek pisał, że to wojna to sprawa mężczyzn. Nie, nie. Historie wojenne, czyli na przykład z perspektywy cywili pisane albo jeszcze, nie wiem, jakieś inne tutaj opowieści, no wydaje mi się, że kobiety piszą równie często jak mężczyźni. Natomiast jeżeli chodzi o historie pisane z perspektywy żołnierzy, gdzie narratorami są na przykład albo głównymi bohaterami żołnierze, zwłaszcza członkowie służb specjalnych, mam wrażenie, że jednak częściej piszą mężczyźni. Oczywiście kobiety też i też są pisarki lubiane przecież przez fanów takiego gatunku. Ale wydaje mi się, że gdyby tak z zamkniętymi oczami tutaj posadzić takiego właśnie czytelnika tej literatury i dać mu na przykład, nie wiem, Michała Cholewę, jak już jesteśmy przy takim męskim science fiction, i Annę Nieznaj z Doliną Niesamowitości, to on by się zorientował. Mam wrażenie, że on by się zorientował, które napisał mężczyzna, które napisała kobieta. Z czego by to wynikało? Z czego by to miało wynikać? Różnica nie jest w jakości. Nie, różnica nie jest w jakości. Różnica jest w tym, że większość autorek, i tak jak myślę sobie, to chyba pani Kozak jest jednym z nielicznych wyjątków, chociaż u niej też jest ten bohater taki hamletyczny, który jednak w tej męskiej war books rzadziej się trafia, pisanej przez mężczyzn. Mam wrażenie, że różnica polega na tym, na co kładzie się nacisk przede wszystkim. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to oni uwielbiają, autorów mężczyzn, oni uwielbiają się popisywać swoją wiedzą wtedy na temat jednostek wojskowych, uzbrojenia, taktyki, strategii. Mimo tego, że u Cholewy mamy ten dramat żołnierzy, bohaterów jak najbardziej, to z drugiej strony tam jednak ten wątek, ta intryga jest na tyle silnie zarysowana, że no, cały czas myślimy o tym, jak tutaj oni przechytrzą ten algorytm, albo ten algorytm AI przechytrzy ich i jak tam te statki kosmiczne będą ze sobą walczyć i w ogóle jaką taktykę obiorą i tak dalej, nie? Natomiast w Dolinie Niesamowitości jednak pierwsze skrzypce odgrywa tutaj ta psychologia innych. Zdecydowanie. Nie ma dwóch zdań. I mam takie wrażenie, że tutaj jest ta zasadnicza różnica. Jednak psychologia postaci w książkach pisanych o wojnie, o żołnierzach, o służbach specjalnych przez mężczyzn, nie to, że kuleje, ale jest gdzieś na drugim planie. W przypadku Anny Nieznaj ja się zastanawiałem cały czas, czy ja czytam powieść sensacyjną, czy powieść psychologiczną. Bo mam wrażenie, że te proporcje są tutaj nieco zaburzone. I jakby z jednej strony... znaczy, dlaczego to mógłby być problem? Dla kogo to mógłby być problem? Bo ciężko mi znaleźć jest czytelnika, takiego idealnego czytelnika tej powieści, poza oczywiście fanami gatunku. I to jest chyba powieść, która jest tak jak to u nas, wiecie, bibliotekarze mają takie przeglądy nowości wydawniczych, przynajmniej w Mazowieckim tak jest. I tam jak się nie chcą powiedzieć o jakiejś książce, że no nie jest wybitna, ale nie jest też zła, no to używa się takiego określenia dla fanów gatunku. Nie? Dla fanów gatunku. Więc tak z tą Doliną Niesamowitości jest moim zdaniem, że to jest taka powieść, wiecie, połykacie te wszystkie historie o tych żołnierzach, służbach specjalnych, jednostkach specjalnych i tak dalej, czy to science fiction, czy nie science fiction, to się wam pewnie spodoba. Może was to zaskoczy, że tutaj więcej bohaterowie myślą niż robią, ale powinno wam się spodobać. Co do całej reszty, mam wątpliwości. Jeżeli uważacie inaczej, to je mi rozwiejcie. Ale wydaje mi się, że ci, co się tam, nie wiem, te Johnny Ringo i Webery różne inne wgryzali, to tutaj oni najprędzej będą mieli start do... Najprędzej im się to spodoba, a może tak. No dobra, więc mamy tutaj naszych bohaterów mutantów. Jak to wygląda na poziomie ideologicznym, bo to wiem, że sporą część z was ciekawi zawsze. Wygląda okej.
Powiem tak, wygląda ok. Świat przedstawiony to jest Unia Europejska, która jest światowym, w przyszłości światowym graczem, no to, znaczy graczem na światowym poziomie, który już tam karty rozdaje między Stanami a Chinami. I Polska w ramach tej Unii, bo to już zrobiła się taka powiedzmy federacja, i Polska ma dość dużo do powiedzenia. Jest rzeczywiście jednym z takich państw, które tam liczą się, takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Więc, no oczywiście panuje multikulturalizm i ogólnie jest raczej fajnie i wesoło i przyjemnie, ale to wszystko jest na drugim planie. To nie mamy tutaj z jakąś, nie wiem, precyzją kafara przekazywanej nam ideologii jakiejkolwiek, że w ogóle tak, kochajmy się, tolerancja, miłość, zabijmy ich wszystkich miłością. Nie, bohaterowie nie mówią o takich rzeczach, nie myślą o takich rzeczach. To gdzieś tam na drugim planie się okazuje, że tu ktoś pochodzi z takiego kraju, ktoś jest katolikiem, ktoś wyznaje islam i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, gdyby tego rodzaju światy przedstawione w taki sposób prezentowano czytelnikom, to ja myślę, że wielu problemów, wielu jakichś tam niechęci, sporów i tak dalej dałoby się uniknąć. No ale do tego potrzeba jakiejś tutaj jakiegoś wyczucia, które zdecydowanie na kartach tej książki można znaleźć. Ten świat nie powinien przeszkadzać. Mnie nie przeszkadzał, to dlaczego miałby komuś innemu przeszkadzać? Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję tej powieści, to też mi zgrzytały pewne rzeczy, bo to się zaczyna tak jak w tożsamości Berna, takim mocnym uderzeniem, trzęsieniem ziemi, tak? Bohaterka, która, no mogę zdradzić chyba, bo to na samym początku, nagle zostaje wyjęta spod prawa, jakieś przepychanki tutaj w ramach rządzących, w ramach służb specjalnych, a musi uciekać. I szkoda, że ten wątek tej jakby uciekinierki nie został pociągnięty dłużej, bo on się, jej status się bardzo szybko zmienia, tutaj już nie będę zdradzał, o co chodzi, bo to było rzeczywiście bardzo ciekawe. Potem następuje takie mocne zwolnienie akcji, gdzie możemy z nią sobie myśleć o pewnych sprawach, widzimy, co tam się dzieje z innymi bohaterami, ale rzeczywiście ta powieść zwalnia, jeśli tak można powiedzieć. I kolejne przyspieszenie mamy dopiero w finale. Więc mam takie wrażenie, że ta powieść nie do końca wie, czym jest. Czy jest powieścią psychologiczną, takim psychologicznym science fiction, czy jest powieścią sensacyjną. I to jest moim zdaniem jej chyba największy problem, tak w mojej opinii, w moim odczuciu. Natomiast co z tym wątkiem science fiction? On jest, tak jak już mówiłem, no, Dolina Niesamowitości, sam tytuł nam tutaj sugeruje, prawda? To jest ten moment w rozwoju robotów, w rozwoju sztucznej inteligencji, w rozwoju tego, co inne, w którym to, co inne, staje się tak podobne do nas, że zamiast budzić zachwyt, budzi strach, przerażenie, odrzucenie. Więc no to możemy się domyślać, jakiego rodzaju problemy będą mieli główni bohaterowie. Wbrew pozorom w takiej literaturze wojennej, podobnej do Doliny Niesamowitości, to ten problem często jest, nawet u Cholewy, nie? Tylko inaczej poprowadzony. Tam żołnierze dokonywali strasznych rzeczy, przeżyli straszne rzeczy, zmienili się. Są już zupełnie innymi ludźmi. I nagle okazuje się, że społeczeństwo, za które oni walczyli, ich odrzuca, gardzi nimi, nie chce ich, nie ma dla nich miejsca, prawda? No to tutaj jakby ta problematyka jest podobna, dlatego ta Dolina Niesamowitości ładnie się w ten nurt wpisuje. Ale też to nie jest jakoś specjalnie pogłębione. No my się dowiadujemy, że te koty, mutanci genetyczni są tacy, a nie inni, mają tutaj jakieś plusy do zręczności, ale mają minusy do różnych innych rzeczy, nie do końca da się nad nimi panować. Więc mogą sprawiać problemy, no ale co z tego wynika? No niewiele właśnie, no niewiele, nie zostaje to w jakiś sposób tutaj rozwinięte, nie dowiadujemy się czegoś nowego, to nie jest Jacek Dukaj, który by nam się tutaj bardzo łatwiej może pobawił takim wątkiem i tym pomysłem, a może nie.
Ale mimo wszystko jakiś na tym poziomie czułem niedosyt. I tak jak mówię, być może wynika to z tego, że ta powieść jest jakby w takim rozkroku, gdzieś pomiędzy taką sensacją, a pomiędzy literaturą już psychologiczną, taką mocno, nie? Jakbym miał, na przykład zerknijcie na Horyzont Małeckiego. To jest książka o żołnierzu z problemem PTSD, o żołnierzach w ogóle z problemem PTSD. I porównajcie sobie Horyzont z Doliną Niesamowitości. To jakby o Małecki to tak, to jest w 100% już taka powieść psychologiczna. Chyba tak myślę, można ją nazwać, obyczajowo psychologiczna. Nie mamy wątpliwości. Natomiast tutaj te wątpliwości cały czas są i myślę, że one są jakimś największym argumentem przeciwko tej książce. Natomiast cała reszta, jakaś kreacja postaci, język, taki malutki plusik za Lublin, bo bardzo dużo akcji powieści rozgrywa się w Lublinie. To jest bardzo fajne, przyjemne. To wychodzi, to tej autorce wychodzi. Więc pytanie brzmi, czy to jest książka, która by zasługiwała na Zajdla i czy byłby jakiś problem, gdyby go dostała? Moim zdaniem mamy już w tym zestawieniu książki lepsze, bo jednak Gnoza mimo wszystko, mimo wszystkich usterek jest powieścią ciekawą i powieścią, która do Zajdla mi pasuje. Bardzo mi do nagrody Zajdla pasuje. Natomiast Dolina Niesamowitości to jednak chyba nie jest to. Ale czy byłaby jakaś tragedia? Nie wiem, to nie jest Achaja, to nie jest rzecz nieudana, żebyśmy mieli tutaj załamywać ręce, gdyby Anna Nieznaj dostała Zajdla. Więc nie, płakać nie będziemy, aczkolwiek o ile Płomień nie do końca mi do tego Zajdla by pasował, o tyle Gnoza Cetnarowskiego z tej trójki wydaje mi się takim najsensowniejszym kandydatem. Dobrze, moi drodzy, ja będę już kończył. Za chwilę siadam do czytania kolejnej Zajdlowej powieści, czyli Wszystko pochłonie morze Kuba Siewicz i mam nadzieję, że w czwartek albo w niedzielę będę wam już mógł recenzję tej książki przedstawić, a potem jeszcze czekają mnie dwie książki, do których naprawdę boję się podchodzić. To znaczy w jednym przypadku boję się dlatego, bo to jest cegła straszliwa i nie wiem, czy będę miał czas na to. W drugim przypadku boję się cringe'u. Wy już sobie dopasujcie, w którym przypadku o co chodzi. A ja się z wami już żegnam. To był Graf Zero. Vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.